Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Zabieramy się za Jezus Malusieńki, wersja alternatywna. Dajemy czadu! No, na czym tutaj się opiera ten motyw? W zasadzie na tych samych dźwiękach, co przedtem były, tylko że w niższym rejestrze, czyli po prostu zaczynałem przedtem od dźwięku E na strunie trzeciej, raz, dwa, trzy. Zaczynałem od dźwięku E na strunie trzeciej, raz, dwa, trzy. A teraz zaczynałem od dźwięku E na strunie piątej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na siódmym progu. Tylko grałem tym patatajem. Siedem, dziewięć. Struna piąta na siódmym, struna czwarta na dziewiątym. Później 6-8, te same struny. Później 4-6, 3-5. No, brakuje nam jednego i to jest byłoby 4-6. Się oczywiście powtarza. Później ten motyw jakby refrenowy. Zaczynamy od struny najgrubszej u was, na szóstej strunie. Bo nie macie siódmej, prawda? Chyba że macie siódmą, to już gracie tak jak ja. Na strunie szóstej E na drugim progu, na strunie piątej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na czwartym progu. 4-6, czyli 2, 4, 4, 6, 5, 7, później 4, 6, 2, 4, 4, 6, 5, 7, 4, 6, 5, 7, 7, 9. Później możemy zagrać na tej strunie. Czyli dobra, zagram jeszcze raz powoli. Ostatnie dwa, czy tam dwa riffy w zasadzie, bo to się poruszę. To były te już wcześniejsze. 2, 4, 4, 6, 5, 7. Mogę zagrać ewentualnie jeszcze po jednym dźwięku. Do którego oczywiście mogę zagrać jeszcze po jednym dźwięku, do którego oczywiście dokładamy kwintę, czyli po prostu ten palec. O, tu mam jeden dźwięk, tu mam drugi dźwięk i to jest kwinta. Ja mogę pokazać wam tym jednym tutaj, żeby było łatwiej. Czyli 2, 4, 5, 5,
4, 5, 7, 4 na strunie cieńszej, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 4. To dokładnie to samo, co było w tej wersji klasycznej, tylko po prostu mamy dźwięki w niższym rejestrze. No a teraz odnośnie samej rytmiki. Rytmika, z jaką tutaj gram, to jest właśnie ten taki patataj. Pierwsze dwa dźwięki, jakie tu gram, to mam po prostu po jednym uderzeniu. O. Oczywiście zależy to od danego czasu, jaki jest potrzebny na przy danym dźwięku, prawda? Czyli na przykład tu byłoby szybko. Takie bicie, że uderzam, jak w dół uderzam, to uderzam wszystkie trzy, ale jak powracam, to uderzam tylko najgrubszą z tych trzech dźwięków. Patataj, 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 patataj. Takiego tempa zaśpiewajcie z rodziną. Papatki, ziomatki, zapraszam do naszego sklepu pod adresem dla gitarzystów i basistów. Oczywiście znajdziesz też inne instrumenty, które sprowadzę na zamówienie. Jeśli potrzebujesz rady lub uważasz, że jesteś zielony i nie wiesz, co ci jest potrzebne do grania swojego ulubionego stylu muzycznego, to skontaktuj się ze mną, a ja pomogę ci wybrać wzmacniacz, gitarę, piórka, kable, efekty, wszystko, co będziesz potrzebować.